Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej związanej z sytuacją w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu. Specjalnie wybraliśmy się tę scenerię dawnego szpitala miejskiego, ponieważ chciałbym się Państwu przedstawić wyniki wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Najwyższej Izby Kontroli. Pamiętają Państwo, że wszystko co mówiłem o szpitalu próbowano sprowadzać do prowadzenia polityki, że to jest jakaś wielka polityka, że to jest moja prywatna wojna z kimś, że wreszcie to są moje wybory. Chcę przypomnieć, w 2016, 2017, 2018 nie było żadnych wyborów, a ja o szpitalu mówiłem. Proszę Państwa, pozwolą Państwo również, że będę posługiwał się troszeczkę ściągą, dlatego że materia jest bardzo obszerna, dlatego że te protokoły są bardzo obszerne i chciałbym dzisiaj na tej konferencji wyciągnąć jakby tylko kwintesencję tego, co się działo. Obie kontrole były przeprowadzone tylko w niewielkim obszarze, mianowicie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 roku, więc półtora roku rządów pana dyrektora Ciąpy. I tak na początek, tylko i wyłącznie w ciągu tego półtora roku zobowiązania wymagalne wzrosły z 8 milionów do 16, o 100%. To już pokazuje, dlaczego w tych raportach ponad 50 razy pojawiło się słowo niegospodarność, nierzetelność czy nieracjonalność. O finansach mógłbym tutaj bardzo dużo mówić, mógłbym przytoczyć bardzo dużo liczb, cyfr, ale chcę się skoncentrować tylko na kilku rzeczach. Po pierwsze, nieterminowe odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szpitala, które spowodowały zobowiązania wymagalne w kwocie 1 270 000. Szpital zapłacił 70 000 zł samych kosztów opłat komorniczych z tego tytułu. Pan dyrektor nie wskazywał w sprawozdaniach finansowych zobowiązań w kwocie w 2015 roku 2 650 000, w 2016 roku 2 417 000. Pan Ciąpa w trakcie tej kontroli odmówił kontrolerom Regionalnej Izby Obrachunkowej pokazania 3 dokumentów, a na 10 pytań nie udzielił odpowiedzi. Ja się do tego wrócę. Pan Ciąpa odmówił podpisania protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej i skierował do MSWiA skargę na kontrolerów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie widziało podstaw do uznania skargi, uznało, że prace kontrolerów były prawidłowe. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli obejmowała wydatkowanie środków publicznych w trakcie łączenia szpitali w obu szpitalach, czyli szpitalu miejskim i szpitalu wojewódzkim, również z udziałem Rady Miejskiej. I co jest najważniejsze tutaj dla mnie w tym protokole, proszę Państwa? Otóż Najwyższa Izba Kontroli uznała, że z punktu widzenia formalnego, prawnego, łączenie szpitali przebiegało w sposób prawidłowy, ale zaznaczyła bardzo wyraźnie, że faktycznie proces ten polegał na likwidacji szpitala miejskiego. Ten protokół pokrywa się z tym, o czym mówiłem od samego początku. Nie było żadnego łączenia szpitali. To była likwidacja fizyczna dobrego, sprawnie funkcjonującego szpitala miejskiego. Proszę Państwa, ówczesne władze miasta miały tego świadomość, ponieważ prezydent miasta kilkakrotnie monitorował zarząd, czy pisał pisma do zarządu województwa z prośbą, aby zarząd województwa respektował zapisy umowy. Nie zostało to wykonane i chyba dlatego w ramach protestu, chcę przypomnieć, pan dr Hajder, członek Rady Społecznej Szpitala, złożył rezygnację z tej funkcji. Nie mógł patrzeć na to, jak nie dotrzymuje się pewnych zobowiązań. I teraz proszę Państwa, co ciekawe, likwidując szpital miejski, doprowadzono do tak zwanego wygaszania, zawieszania oddziałów. Wszystkie te decyzje były podjęte bez zgody ówczesnego wojewody podkarpackiego. I teraz chyba najważniejsza rzecz, dla mnie najbardziej bulwersująca. Proszę Państwa, otóż okazało się, że na podstawie tej kontroli, że na 23 urządzenia, na 26 urządzeń, które funkcjonowały w szpitalu, aż 23 w trakcie wykonywania badań nie miały ważnych badań okresowych i technicznych. Kierownik aparatury kilkakrotnie monitorował dyrektora Ciąpę o tej sprawie, ten w ogóle nie reagował. Na tym sprzęcie, bez ważnych
badań, bez ważnych atestów, przeprowadzono 3619 badań. Pytam zatem, jakie diagnozy wskazywano po badaniach takim sprzętem? Jakie stosowano leczenie lub zastosowano zabiegi operacyjne po diagnozowaniu sprzętem bez atestów? Czy ktoś monitorował losy pacjentów, którzy byli badani tym sprzętem? Czy w związku z postawieniem na przykład złej diagnozy lub nieodpowiedniego sposobu leczenia narażono życie lub zdrowie któregokolwiek z pacjentów? Wreszcie, czy ktoś poinformował o tym pacjentów, że były te badania na nieatestowanym sprzęcie i czy takie badania powtórzono? Następna rzecz, o której od samego początku pytałem pana dyrektora i na co nigdy mi nie odpowiedział. Na jakich zasadach zatrudnieni byli doradcy pana wojewody, pana dyrektora? No to odpowiem, proszę państwa. Z doradcami zostało zawartych 24 umowy. Konkretnie było to 9 osób na łączną kwotę prawie 900 tysięcy złotych. W tym były tam zlecenia, które jak wykazała kontrola, mogli wykonać pracownicy szpitala w ramach swoich zadań, w ramach swojego zakresu obowiązków. No ale co jest najciekawsze, proszę państwa, to, że się zleca umowy zlecenia, to jest normalne. Ale czy normalną rzeczą jest, że umowa zlecenie nigdy nie zostaje wdrożona, zamówiony produkt nigdy nie zostaje dostarczony do danej firmy, jeżeli nie zostaje dostarczony, to nie jest wdrożony, a jest za to usługę zapłacone. Proszę państwa, pytam za to. Zatem, czy to jest normalne? Na 24 umowy zlecenia z pracownikami, aż 22 umowy nie miały potwierdzenia wykonania usługi. To znaczy, pan dyrektor zlecał komuś wykonanie usługi, ja nie wiem komu, to do tego też dojdziemy jeszcze. Zlecał, po czym nie sprawdzał, czy umowa została wykonana. Co ciekawe, likwidacja szpitala miejskiego wcale nie poprawiła kondycji finansowej szpitala wojewódzkiego, a przecież tak mówiono, że zwiększy się, że szpital będzie lepiej funkcjonował pod względem finansowym, że zwiększy się dostępność pacjentów. Zwiększyła się, no to proszę pójść na SOR, proszę pójść do przychodni, zobaczycie państwo, jak to wszystko wyglądało. Proszę państwa, już nie będę mówił o takich drobiazgach, bo to są moim zdaniem też to są drobiazgi, że na przykład lekarzowi, jednemu ze znanych przemyskich lekarzy wypłacono 15 tysięcy złotych zupełnie niezależnie. Kontrola NIK-u wyraźnie wskazała, należy te pieniądze odzyskać. I pytam teraz publicznie pana dyrektora Ciąpę, czy wszystkie te wskazania NIK-u, które nakazywały zwrot niezależnie pobranych sum, zostały zrealizowane. W trzech przypadkach, proszę państwa, pan dyrektor Ciąpa odmówił kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli pokazania dokumentów. W 7 przypadkach nie przedstawił dokumentów, które potwierdzają wykonanie prac. A w 3 przypadkach nie udzielił odpowiedzi na pytania kontrolerów. Pytam zatem publicznie, czy możliwe jest w państwie prawnym, aby funkcjonariusz państwowy pracujący za publiczne pieniądze odmawiał Najwyższej Izbie Kontroli dokumentu. Wyobraźcie sobie państwo hipotetyczną sytuację, że do prywatnego przedsiębiorcy przychodzi jakakolwiek kontrola finansowa i żąda dokumentów. Przedsiębiorca odmawia, to po 15 minutach w jego siedzibie jest policja, w najlepszym przypadku, a w najgorszym Centralny Biuro Antykorupcyjne. W tym protokole, w tych protokołach, których jest, jak widzicie państwo, bardzo dużo, znajdziecie państwo więcej jeszcze takich kruczków. Znajdziecie na przykład odpowiedź pana dyrektora Ciąpy do swoich przełożonych zarządu wojewódzkiego, że wara wam ode mnie. Nie macie nic do powiedzenia w tej sprawie. To ja zarządzam szpitalem, a nie organ prowadzący, nie organ nadzorujący ministerstwo, nie NFZ. Więc dlatego pytam publicznie, panie marszałku województwa podkarpackiego, czy pan zna wyniki tej kontroli i co pan ma zamiar z tym zrobić? Pytam dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Rzeszowie, czy zna wyniki tego protokołu, tych protokołów i co zamierza z tym zrobić? Wreszcie pytam, gdzie jest Centralne Biuro Antykorupcyjne? Jak można doprowadzić do sytuacji, że pan dyrektor Ciąpa podpisuje umowę zlecenie z osobą, z którą kiedyś zasiadał w spółce kapitałowej, z którą zna się osobiście? I jeszcze jedno pytanie, które powtórzę po raz kolejny. Jak to się ma, że największą miłością pan dyrektor Ciąpa zapałał do wszystkich, którzy związani są
Zamościem i z Lublinem. Tu znajdziecie Państwo w tych protokołach też bardzo ciekawy zapis, w jaki sposób podpisano umowę z kancelarią prawną Zamościa. Jakich kruczków prawnych używał pan Ciąpa, żeby udowodnić, że było to uzasadnione. No nie było to uzasadnione, ponieważ NIK wyraźnie stwierdził niegospodarne, nieracjonalne i nierzetelne. Szpital wojewódzki nie jest prywatnym folwarkiem jednej osoby. Nie jest. My, mieszkańcy Przemyśla, obywatele Polski, mamy pełne prawo w ramach dostępu do informacji wiedzieć wszystko, co się dzieje na temat szpitala finansowanego z naszych podatków. Chcę Państwa poinformować już na koniec tej konferencji, że te protokoły, to co dzisiaj Państwu powiedziałem, to jest naprawdę tylko jakby wierzchołek góry lodowej. Te protokoły są w tej chwili analizowane przez moich prawników, przez prawników Biura Analiz Sejmowych, przez prawników jeszcze innych instytucji. Chcę mieć pełną wiedzę na temat, w jaki sposób prawnie można jeszcze działać, bo nie wyobrażam sobie dzisiaj sytuacji, żeby po ukazaniu się tych protokołów wszyscy powiedzieli, że nie było sprawy. Tej sprawy nie zamieciemy pod dywan. To mogę Państwu obiecać, że mogą mnie dalej straszyć sądami, mogą mnie pozywać przed sądy, mogą mnie wzywać przed Komisję Etyki Poselskiej, mogą mnie hejtować na internecie. Nie spocznę, dopóki ta sprawa nie będzie wyjaśniona. Dopóki pan dyrektor Ciąpa nie rozliczy się co do złotówki z naszych publicznych pieniędzy. Uczynię wszystko, co leży w mojej mocy jako posła, ale jako również obywatela, żeby tę sprawę doprowadzić do końca. I tu nie ma żadnej wojny, nie ma żadnej polityki, nie ma żadnych wyborów. Jest racja stanu, jest zdrowie, życie przemyskich pacjentów. Czy pana zdaniem dyrektor szpitala dopuścił się przestępstw, ciężkich przestępstw? Ja nie będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W protokole nie ma takiego zapisu. W protokole są słowa niegospodarność, nierzetelność i nieracjonalność. Dlatego mówię, będziemy w tej chwili, prawnicy będą analizować, czy te słowa, czy te kwoty, które tu mniej więcej Państwu starałem się, znaczy nie mniej więcej, one są, tylko niektóre z nich podałem, czy one się kwalifikują jako popełnienie przestępstwa, czy mogą być podstawą do postawienia zarzutów. Tego nie wiem, nad tym pracujemy. A jak duża jest skala nadużyć Pana? Czy mówimy o tych nadużyciach? No w mojej opinii tak, no to znaczy to nie jest moja opinia, proszę Państwa, to są raporty. No te raporty są publicznie dostępne. Każdy może, my je Państwu też prześlemy, no każdy może je prześledzić, ekonomista, prawnik. No jeżeli się wydatkuje pieniądze na umowę zlecenie, która nigdy nie wchodzi w życie, to nikt mi nie powie, że to jest normalna rzecz. Jeżeli się wypłaca lekarzowi nienależnie pieniądze, to nikt mi nie powie, że to jest normalne. Jeżeli jeden lekarz podpisuje dwie umowy o pracę i w obu umowach o pracę ma zastrzeżenie, że ma pracować od godziny 7 do 14 i pracuje w obu miejscach od 7 do 14, to nie powiecie mi Państwo, że to jest normalne. No ale to od tego są służby tego państwa. No ja nie jestem prokuratorem, ja nie jestem sędzią. Ja nie mogę tutaj wydawać wyroków. Ja zadaję pytania i będę w ramach wykonywania mandatu robił wszystko, żeby ta sprawa ujrzała światło dzienne, żeby każda złotówka wydatkowana w służbie, przemyskiej służbie zdrowia była idealnie rozliczona.